Przegłosować ten porządek dotyczący uchwał, które już żeśmy omawiali, właśnie one były jak gdyby
zakres omawiania tych uchwał zakończył się wczoraj na komisjach. Myślę, że dzisiaj nie będzie wielu pytań dotyczących tych uchwał. Jak po prostu przyspieszymy, będziemy mogli później na samym końcu rozpatrzyć dwie uchwały, które budziły kontrowersje, a część z Państwa być może będzie chciała po prostu wyjść z obrad, także że nie chciałbym trzymać oprócz radnych wszystkich ludzi tutaj szafy, żeby czekali, bo na pewno ta uchwała będzie wywoływała jakieś kontrowersje i będziemy musieli po prostu robić przerwy, żeby przeliczyć ich do mieszkańców, jeśli wnioski się pojawią, z tego co wiem, to się pojawią. Dlatego taką zmianę pozwoliłem sobie Państwu zaproponować. Ale oczywiście tak, wniosek pana radnego Węcławiaka jest wyżej dalej idący, więc najpierw przegłosujemy ten wniosek. Tak, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, ja składam ten wniosek właśnie dlatego, że nie chciałbym wszystkich zainteresowanych trzymać tutaj jak najdłużej, bo podejrzewam, jeżeli się mylę, to proszę o mnie naprostować, że zgromadzenie tutaj Państwa przede wszystkim interesuje ich kwestia tych okręgów i granic tych okręgów, no a myślę, że raczej nie uchwały garażowe, które zajmą nam trochę czasu, a już Państwa tutaj nie będą przetrzymywały. Sprawa oczywiście dyskusyjna, nie dla jednych będzie ważniejsze to, dla drugich to dobrze. Szanowni Państwo, zatem mamy dwa wnioski i mój trzeci. Tak, może najpierw o wykreślenie punktu 9, tak? Czyli mamy wniosek pana radnego Dobierała o wykreślenie uchwały nr roboczym 9 z porządku rozpatrywania uchwał. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem takiej poprawki, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Jest jedna osoba przeciw, tak? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Przy jednym głosie wstrzymującym uchwała. Przeciwnym, przepraszam bardzo. Przy jednym głosie przeciwnym, 15 za, jedna osoba nie głosowała. Ta poprawka została przyjęta, zatem proszę w porządku obrad wykreślić, wykreślić punkt 9. Teraz przegłosujemy drugą poprawkę, poprawkę pana radnego Węcławiaka. Tylko tak, zanim ją przegłosujemy, oczywiście pani radny, proszę podać dokładną treść tej poprawki, tak żebyśmy mogli sobie przeanalizować. Panie Przewodniczący, dokładnie ze spisu wnoszę o rozpoczęcie obrad od uchwał 49-50-51, czyli uchwał o nazewnictwie ulic, które muszą poprzedzać uchwałę nr 4 i 5 dotyczącą obwodów i granic osiedli, a później już według poprzedniego. Tak, myślę, że tak, jak najbardziej, bo to rzeczywiście przyspieszy kwestię tych obwodów i załatwi ulicę i wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zatem mamy kolejny wniosek. Prosimy o przegłosowanie tego wniosku. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem wniosku w zaproponowanym kształcie przez pana radnego Węcławiaka, proszę o podniesienie. Proszę 13, bo jest nas tutaj. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dobrze. Wniosek został przegłosowany jednogłośnie. Zatem szanowni Państwo, był to wniosek dalej idący. I drugi. Natomiast wniosek trzeci, oprócz oczywiście przeniesienia tych uchwał, które ja zaproponowałem, zostaje w tym samym brzmieniu, także proszę o przegłosowanie trzeciego wniosku. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem wniosku o zmianę porządku obrad, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Przy dwóch głosach wstrzymujących, trzech, tak? Przy trzech głosach wstrzymujących.
i 14 głosach za. Wniosek został przyjęty. Proszę teraz o przegłosowanie porządku obrad z zaproponowanymi zmianami. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem porządku obrad z zaproponowanymi zmianami? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy, Szanowni Państwo, do kolejnego punktu porządku obrad, a mianowicie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji. Przypomnę, że jest to protokół numer 25/12. Czy do tego protokołu Państwo radni macie pytanie? Pytań nie widzę. Proszę zatem o przegłosowanie protokołu, przyjęcia tego protokołu. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu numerze roboczym 25/2012? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. No to protokół został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, a mianowicie punktu 5. Informacje przewodniczącego rady. Do Biura Rady w dniu 24 września 2012 roku, przepraszam bardzo, 7 września 2012 roku wpłynęła skarga Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę. Była skarga omawiana w dniu wczorajszym na wspólnych posiedzeniach komisji. Przygotowaliśmy odpowiedź na tą skargę. W skrócie powiem, że skarga dotyczyła przekształcenia szkoły filialnej w Brodowie. Także jeśli Państwo będziecie mieli ochotę zapoznać się z uzasadnieniem naszym, bardzo proszę, w Biurze Rady jest to do wglądu. Podtrzymujemy oczywiście argumentację taką jak ostatnio i trzymamy się po prostu tej samej linii. Natomiast czekamy na orzeczenie sądu w tej sprawie. Wpłynął również w dniu 13 sierpnia wniosek do Rady Miejskiej mieszkańców Grumiejek, którzy wnioskują do budżetu o wybudowanie oczyszczalni ścieków mającej funkcjonować na terenie tej wsi. Następnie od Komitetu Osiedlowego nr 5 wpłynął również wniosek do budżetu na 2013 rok. Wniosek zawiera 13 punktów, czyli 13 propozycji inwestycji, które miałyby być zawarte w przyszłorocznym budżecie, również oczywiście do zapoznania, Szanowni Państwo, w Biurze Rady. Chciałbym wszystkim Państwu również przypomnieć, że do końca miesiąca Państwo również macie inicjatywę, także możecie składać wnioski do budżetu na 2013 rok. Otrzymaliśmy odpowiedź także z usług komunalnych na pytanie pana radnego Michała Materskiego, który na sesji 30 sierpnia pytał o sprawę opróżniania koszy ulicznych na terenach wiejskich. Taką odpowiedź otrzymaliśmy od spółki usługi komunalne, która wyraża gotowość oczywiście do tego zadania po ewentualnym przekazaniu środków oczywiście na to zadanie. Także panie Michale, gdyby pan chciał się zapoznać z tą odpowiedzią, bo nie mam tutaj do wiadomości pana, także po prostu jeżeli będzie pan miał ochotę się z tym zapoznać, to bardzo proszę. Otrzymaliśmy również odpowiedź Zarządu Dróg Powiatowych na pismo z dnia 3 września, także od pana radnego Materskiego, informujące, że nadal będzie kontynuowana wycinka krzewów na drodze powiatowej nr 3670P, szlak śródlądowo, a zostanie rozpoczęta od dnia października, znaczy od miesiąca października. O tym już mówiliśmy, ale przypomnę Państwu, że zakończyły się konsultacje z mieszkańcami zamieszkałymi we wsi Starkubie z Piątkowskiej, gmina Środa Wielkopolska w sprawie zmiany nazwy urzędowej tej miejscowości. Konsultacje zostały przeprowadzone z wynikiem pozytywnym. Mamy również protokół. Państwo radni możecie się z tym protokołem Biurze Rady zapoznać. Otrzymaliście Państwo radni również wczoraj na wspólnym posiedzeniu komisji materiał, a mianowicie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze, a także informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Środa Wielkopolska
za pierwsze półrocze 2012 roku. Będą oczywiście one przedmiotem obrad i dyskusji w innym terminie, oczywiście nie na tej sesji. Szanowni Państwo, przechodzimy zatem do punktu kolejnego, a mianowicie do punktu 6 rozpatrzenia projektu uchwał. I tak, uchwała numerze roboczym 1 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu średzkiego. Czy do projektu tej uchwały Państwo radni macie pytania? Pytań nie widzę. Przystępujemy zatem do procedury głosowania. Kto z Pani i Panów radnych jest za podjęciem uchwały numer roboczym 1? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały, czy uchwały numer roboczym 2. Mamy poprawkę do tej uchwały. Poprosimy Panią Skarbnik o krótkie zreferowanie tej poprawki. Nie wszyscy radni przebiegli na komisjach, także trzeba przeprosić o krótkie wyjaśnienia. Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego na wniosek pisma powiatowej Policji w Środzie Wielkopolskiej w budżecie zgodnie z uchwałą z 15 grudnia 2011. Zapis brzmiał: przebudowa pomieszczeń biurowych. Prośba jest, aby zmienić na adaptację pomieszczeń biurowych dla potrzeb Wydziału Prewencji i Kryminalnego oraz zgodnie ze złożonym wnioskiem Komendanta Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się wydatki o kwotę 17 tysięcy złotych na zakup kamery termowizyjnej dla Straży Pożarnej. Jednocześnie w dziale 801 Oświata i Wychowanie w rozdziale 801.01 Szkoły Podstawowe i 80.110 Gimnazja dokonuje się zmiany nazwy zadania. Wcześniej zadanie brzmiało termomodernizacja 4 obiektów szkolnych na zadanie pod nazwą rewitalizacja obiektów szkolnych. Jest to związane z tym, iż gmina ubiega się o dofinansowanie z programu Jessica dla szkół położonych w obszarach rewitalizowanych w miastach Wielkopolski. W związku z tym gmina ma możliwość uzyskania pożyczki, 20-letniej pożyczki z gwarancją kapitalizacji odsetek w okresie inwestowania, oprocentowanie 1,25%. I te roboty obejmą szkołę podstawową numer 2, szkołę podstawową numer 3, gimnazjum numer 1. W związku z tym dokonuje się zmian porządkowych w budżecie, umniejszając zapisane wydatki w roku 2012 i zapisując to zadanie w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2032. Realizacja robót budowlanych w roku 2013 i rozpisano wcześniej poniesione wydatki związane z termomodernizacją w latach 2010-2012 oraz w rozdziale 801.01 Szkoły Podstawowe na wniosek Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych. Środki pozostałe po usunięciu, właśnie rezygnacji zadania modernizacja podjazdu dla niepełnosprawnych uzupełnia się w wysokości 8 tysięcy do zadania wykonania bieżni poliuretanowej oraz w rozdziale 80.114 zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół kwotę 2000 zł dokonuje się przeniesień między paragrafami. Dziękuję bardzo. Czy do samej poprawki Państwo radni macie pytania? Nie widzę. Proponuję zatem przegłosować poprawkę numer 1 do uchwały nr. roboczym 2. Kto z Pani Panów radnych jest za przyjęciem poprawki nr. roboczym 1 do uchwały nr. 2, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Poprawka została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy zatem do projektu uchwały nr. roboczym 2. Czy do projektu tej uchwały Państwa radni macie pytania? Pan radny Materski, bardzo proszę. Pytanie do pana Michała. W prasie można było wyczytać kwestię świetlicy w Brodowie. W zasadzie dużo informacji
Ale jedno pytanie, czy tutaj, bo powiem szczerze, widzę punkt budowa budynku świetlicy w Brodowie Szczęścia OSP, etap pierwszy OSP. Czy jeszcze jakieś informacje dodatkowe na ten temat? Czy faktycznie do tej świetlicy chcecie Państwo dobudować jeszcze dodatkowe pomieszczenia do tej strażnicy, czy do tego garażu, czy to jest jeszcze w formie tylko takiej myśli, że tak się wyrażę, to, co było w gazecie napisane, że myślicie o tym, czy to ma być to poddasze, czy nie ma być to poddasze, jak to faktycznie wygląda? Jest pytanie z kierunku, dlatego jest stawiam, dlatego że no było dużo różnych nieprzyjemnych sytuacji, łącznie z tą katastrofą, która tam się zawaleniem tego stropu, tak? No, trochę przesadziłem w słownictwie, tak, w słownictwie, ale w każdym razie jakieś tam wydarzenia nieprzyjemne się wydarzyły, dlatego pytam o to, żeby więcej informacji zaciągnąć u źródła. Na dzień dzisiejszy przedmiotem decyzji jest budowa części OSP i taki budynek zarekomendowany rozwoju. Niemniej do dnia dzisiejszego nie jest jeszcze jasne, czy będziemy kontynuować nad budowę, gdyż z tego co wiemy, to sołtys i społeczeństwo wsi Brodowej jest tak dynamicznym, jest tak dynamiczny w swoim rozwoju i uznano, iż ten metraż świetlicy niekoniecznie odpowiadał docelowym i potrzebom. Na tę chwilę nie możemy już myśleć jednoznacznie, że też obiekt, który chcemy zrobić, czyli nasze będzie miał te funkcje świetlicy, rozpoznać taką funkcję też dodatkową dla żadnej. Dlatego, że będzie chciałbym się zastanowić, czy świetlica, która jest na obiekt potrzebna, może być w formie tej, która jest projektowana, czy też będzie adaptacją części szkoły, czy też może powstać obiekt zupełnie nowy, większy, który by teraz zmieniał też inne funkcje dla społeczności tutaj budowy. Rozumiem, czy jest to jakaś, to była tylko taka koncepcja, czy rzucony temat. A pytanie może jeszcze propozycja. Wielu, ja przynajmniej miałem z taką, przekonanie mam takie, że jeżeli mamy szkołę, która też no, ma pomieszczenia, czy adaptacja z jednej z klas, czy dwóch klas, z osobnym wejściem właśnie dla sołtysa, który chce zrobić zebranie i pójście w kierunku większego jakby wykorzystania tych pomieszczeń, nie budowania następnych, tylko wykorzystania tej szkoły. Oczywiście trzeba by włożyć pieniądze w to, żeby przerobić jakieś przeróbki, powiedzmy budowlane odnośnie tego dodatkowego wejścia, funkcjonowania i tak dalej, innych, etc. sytuacji, żeby wykorzystywać to, co rano jest szkoła, wieczorem może być świetlica. Czy to jest jakiś problem? Bo to rozumiem, że upada pomysł, że upada, czy powiedzmy jest taka myśl, że nie będzie tam poddasze wykorzystane na świetlicę, ale pytanie, wszystko jest w zasięgu, wszystko jest blisko, bo to jest sąsiaduje i tak garaże ze szkołą. Czy szkoła nie może być przystosowana, tak to może dobre słowo, przystosowana do tego, aby w części, nie całości, ale w części ogrzewanie, inne koszty i już nie mówię o budowie całej, były w jakiś sposób za lepszy sposób wykorzystane. Rano szkoła, dzieci się uczą, wieczorem jest świetlica. Czy to jest jakiś problem? Czy nikt tego nie brał pod uwagę? Technicznie jest kwestią tutaj powiedzenia, co chcemy, prawda? Chcemy mieć szkołę, świetlicę i tak dalej. Technicznie można zrobić tutaj ze szkoły, cokolwiek tutaj chcemy, tylko tutaj będzie zmian technologicznych, abyśmy nie na co. Na to chwilę nie mówimy o jakichś zmianach, że chcemy coś tam zrobić, po prostu jest to pewne statusowo. Niestety to odłożone na pewien czas. Rozumiem, tak, co pan powiedział, rozumiem, że kwestia tego poddasza jest odłożona, tak? Czy jeszcze nie jest przesądzona? Na jakiś czas jest odłożona w czasie, ale obiekt pominie również poddasze. Ten dzisiejszy nie ma decyzji, że to nie będzie realizowane. Dobrze, dziękuję. Dziękuję bardzo. Pana Błaskowia, bardzo proszę. Może zadam inne pytanie. Panie naczelniku, czy budując ten budynek konstrukcyjnie, to wszystko musi być przygotowane. Czy ten budynek jest przygotowany na to, żeby wykorzystać poddasze?
ten sposób. Tak. Jest przygotowany. Absolutnie. Po dalsze jest jedną częścią projektu. Tak, budujemy w tej obiekt tego projektu, który jest zakładany w dalsze. I to jest informacja na dzień dzisiejszy najważniejsza. Tak, jakby to temat jest otwarty. Tak. Wiemy, że tutaj że roboty na jakiś czas wstrzymamy, dlatego że na pewne roboty dodatkowe, które zabezpieczą ten obiekt od dawna, bo ten obiekt potrzebuje być upuszczony, żeby najbardziej gotowy i przygotowany od strony dach i posadzek. Zresztą trzeba tutaj budować pewne czynności, żeby te warunki były spełnione. To jest otwarte, tylko chcemy też przejść w czasie, kiedy będzie jasna sytuacja, co dalej. Obiekt jest realizowany z pozwoleniem, które zakłada również fundasz. Dziękuję bardzo. Pan Jerzy chciałby teraz głos, proszę. Ja, szanowni Państwo, zanim tylko oddam jeszcze głos, chciałbym prosić Państwa o to, żebyśmy się stricte trzymali po prostu pytań dotyczących samych uchwał, a takie techniczne, tak, to takie techniczne kwestie może warto było wyjaśniać już między wydziałami po prostu i może pana radnego byśmy poprosili na przykład, żeby tam te techniczne kwestie uzgodnił bezpośrednio z naczelnikiem, może już po sesji. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, troszeczkę opowiem panu radnemu Materskiemu. Oczywiście budynek szkoły w Brodowie jest wykorzystywany jako częściowo świetlica. Tam odbywają się różnego rodzaju spotkania wiejskie, ale trzeba pamiętać, że świetlica wiejska służy również do różnych imprez dynamicznych. Chociażby mieliśmy euro, były świetlice, gdzie były strefy kibica. Nie pamiętam w jakiej miejscowości, ale gdzieś tam ta strefa kibica przyniosła jakieś burdy, bójki. Nie uważam sobie, żeby to mogło się odbyć w szkole. Dlatego nie dziwię się, że mieszkańcy chcą mieć świetlicę, która będzie mogła po prostu być przeznaczona również do swobodniejszych i bez swobodniejszego wykorzystania niż tylko zwykłe obrady sołeckie. Dziękuję bardzo. Tak, panie przewodniczący, panie burmistrzu, wczoraj zadałem pytanie dotyczące wypłaty przez Urząd Miejski odszkodowań dla spółdzielni mieszkaniowej. No to, tak jak wczoraj usłyszałem odpowiedź, planowane 6 mieszkań w Tadeuszewie, które są przeprowadzone teraz inwestycja w Zielnicy. Powiem tak, z informacji prasowych nie ukrywam, dowiedziałem się, że no, linia, że tak powiem, myślenia tutaj jest taka, że lepiej te odszkodowania płacić. Dlatego chciałbym się dowiedzieć, czy rzeczywiście tak będzie, że my będziemy w nieszkodzoność płacić te odszkodowania coraz większe, no bo tych wniosków podejrzewam, że będzie spływać nam sporo, a gmina z tego tytułu będzie ponosić koszty, czy też pójdziemy w kierunku takim, o którym ja mówiłem, dotyczącym rozwiązania tego problemu poprzez przyjrzenie się problemowi w ościennych gminach, które ten problem również mają, ale próbują go jakoś rozwiązać. Znaczy, panie burmistrzu, proszę mi przybliżyć, jaka jest w tej chwili linia urzędu, który ma jakiś program na to, czy ma jakieś rozwiązanie, czy szukamy tego rozwiązania, bo chciałbym po prostu usłyszeć taką oficjalną wersję, która dla mnie jako radnego no, będzie taka już z pana burmistrza zapamiętana, no, będzie taka już bardziej wiążąca wypowiedź. Panie Radny, no z tymi mieszkaniami to jest tak jak z używaniem starego samochodu. Do pewnego czasu opłaca nam się używać stary samochód, chociaż naprawy są coraz droższe, bo po prostu nie stać nas na nowy, nie stać nas na to, żeby zapłacić kredyt spłacając nowy, ale przychodzi taka chwila, kiedy faktycznie wkładanie w stary samochód jest niepłacalne i decydujemy się na jakiś ruch. Wydaje się, że ten sygnał ze spółdzielni mieszkaniowej o dość wysokie odszkodowania takim przyczynkiem jest. I nie ukrywam, że chcemy zrobić inwentaryzację wszystkich obiektów, które należą do gminy. Ponieważ gmina ma wiele swoich obiektów oświatowych, kulturalnych i innych. I chcemy zastanowić się nad tym, czy nie można by było w miarę tani sposób tych obiektów zaadoptować do potrzeb właśnie tego mieszkalnictwa socjalnego. Mamy świadomość, że to będą obiekty w dużej mierze na wsiach i o niskim standardzie, ale zgodnie z sugestami Państwa radnych
Może to właśnie o to chodzi, żeby tym, którzy nie płacą i czekają na wyroki eksmisyjne, właśnie przeznaczać takie obiekty, do których się nie ma przyzwyczajać, które będą ich motywowały do tego, że trzeba jednak próbować znaleźć pracę, trzeba próbować utrzymywać własne mieszkanie. Także w tym kierunku chcemy iść i wydaje się, że budowanie nowych obiektów, czy to kontenerowych, czy innych, no być może okazałoby się trochę chybionym pomysłem. Lepiej zrobić inwentaryzację tego, co jest i nakreślić sobie jakiś program zagospodarowania tego. Także myślę, że do końca roku przedstawimy Szanownej Radzie taką inwentaryzację naszych obiektów i zastanowimy się, które obiekty ewentualnie nadawałyby się pod takie inwestycje. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Skoro nie macie pytania jeszcze o uchwałę o numerze roboczym 2. Pytań nie widzę, proszę zatem o przegłosowanie tej uchwały. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały o numerze roboczym 2, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały, numer roboczym 2a, zmieniającym uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Śleda Wielkopolska na lata 2012-2027. Czy do projektu tej uchwały Państwo radni macie pytania? Pytań nie widzę, przystępujemy zatem do procedury głosowania. Kto z Pani i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały, numer roboczym 2, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę, uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały, a mianowicie uchwała numer roboczym 3. Wczoraj po posiedzeniu wspólnym komisji został wychwycony błąd w tej uchwale. W punkcie D zapis brzmiał, było 40 zł zapisane za mecz. Była uwaga pana radnego Rafała Wieruszewskiego, że powinno być za godzinę. Oczywiście ta uwaga była słuszna, dlatego proponuję najpierw przegłosować tą poprawkę wprowadzającą w punkcie D zapis 40 zł za godzinę. Proszę sobie też poprawić to. Kto z Pani Panów Radnych jest za przyjęciem takiej poprawki? Może inaczej, czy do tej poprawki są pytania? Pytań nie widzę. Proszę zatem o przegłosowanie poprawki w takim brzmieniu. Kto z Pani Panów Radnych jest za przyjęciem poprawki? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę, poprawka została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy zatem do głosowania projektu uchwały numer roboczym 3 zaproponowaną poprawką. Czy do projektu samej uchwały Państwo radni macie pytania? Pytanie nie widzę, przystępujemy zatem do procedury głosowania. Kto z Pani Panów Radnych jest za podjęciem uchwały numer roboczym 3, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę, uchwała została podjęta jednogłośnie. Teraz, Szanowni Państwo, przechodzimy do uchwał o numerach roboczych 49, 50, 51 zgodnie ze zmienionym porządkiem i kolejnością rozpatrywania tych uchwał. Proszę o szukanie dokumentacji. Zmiany i nadania nazwy nowej ulicy w mieście Środa Wielkopolska. Proponowana nazwa ulicy, ulica Romana Dmowskiego. Kto z Pań i Panów Radnych ma pytania do projektu tej uchwały? Pytań nie widzę. Proszę zatem o przegłosowanie projektu uchwały. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały nr roboczym 49? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Przy jednym głosie wstrzymującym, 16 głosach za, uchwała została podjęta.
Kolejny projekt uchwały nr 50 w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w mieście Środa Wielkopolska. Proponowana nazwa ulicy to ulica Szybowcowa. Czy do projektu tej uchwały Państwo radni macie pytania? Pytań nie widzę. Przystępujemy zatem do procedury głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały nr 50, proszę o podniesienie. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie. I kolejny projekt uchwały nr 51 w sprawie nadania nazwy nowej ulicy we wsi Brodowo, gmina Środa Wielkopolska. Proponowana nazwa ulicy to ulica Poranna. Czy do projektu tej uchwały Państwo radni macie pytania? Pytań nie widzę. Przystępujemy zatem do procedury głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały nr 51, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Teraz, Szanowni Państwo, zgodnie z wymienionym porządkiem obrad będziemy głosować uchwałą nr 4-5. Proszę o szukanie tych uchwał. Dobrze, a więc uchwałą nr 4 mamy nową wersję tej uchwały. Uchwała w sprawie zmiany granic jednostek pomocniczych miasta osiedli nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oraz utworzenia nowych jednostek pomocniczych osiedli o numerach 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 na terenie miasta Środa Wielkopolska. Poproszę o przybliżenie tej nowej wersji wnioskodawców, czym ona się różni od pierwotnej. Między Radą Miejską a Urzędem. Poprosiliśmy się o przeprowadzenie konsultacji społecznej, czy mieszkańcy
wyrażają zgodę, żebyśmy dokonali nowego podziału miasta na jednostki pomocnicze. Te konsultacje zostały przeprowadzone i zakończyły się 15 lipca. Mieszkańcy uczestniczący w konsultacjach w 95% wyrazili wolę, żebyśmy dokonali nowego podziału miasta na 15 lat osiedli. Uchwała, którą Państwo macie, uwzględnia wszystkie zmiany i nowa ulica. I również nowo projektowane osiedla przy ulicy Bejkana. Tyle, jeżeli były pytania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy do projektu tej uchwały Państwo radni macie pytania? Pytań nie widzę. Przystępujemy zatem do procedury głosowania. Przypominam, że głosujemy uchwałę nr 5. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały nr 5? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Przy jednym głosie wstrzymującym, 16 głosach za. Uchwała została podjęta. I kolejny projekt uchwały w numerze roboczym 4 w sprawie podziału gminy Środa Wielkopolska na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. I tutaj mamy zmieniony załącznik. Poprosimy wnioskodawców o wyjaśnienie zmiany. Szanowni Państwo Radni, po wczorajszym wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji nie ukrywam, że dokonaliśmy kolejnej zmiany, między innymi częściowo uwzględniające wnioski, które padały na wczorajszej komisji, a dotyczące podziału miasta, podziału gminy na okręgi wyborcze. Również zgodnie z Państwa życzeniem do załącznika do uchwały, zgodnie z Państwa prośbą, dołączyliśmy załącznik graficzny podziału gminy na okręgi wyborcze, jak również przedstawiliśmy liczbę mieszkańców poszczególnych ulic na terenach wiejskich sołectw i dlaczego taki, a nie inny podział miasta na okręgi wyborcze. A przypomnę, że do dokonania tego podziału gminy na okręgi wyborcze zobowiązuje nas kodeks wyborczy, zgodnie z którym organy stanowiące, czyli rady gmin, miały 15 miesięcy na dokonanie nowego podziału w związku z obowiązującym prawem, w myśl którego kolejne wybory samorządowe będą się odbywać już w okręgach jednomandatowych. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że pytań i uwag będzie wiele, natomiast proszę spojrzeć na liczby, które nie kłamią. Pozwolę sobie tylko jeszcze przed dyskusją, Panie Przewodniczący, przedstawić Państwu taki załącznik graficzny, który Państwo macie, a mianowicie, który mówi o liczbie mieszkańców, liczbie mandatów i normach, czyli wskaźnika, które tym podziałem na okręgi bezwzględnie musimy uwzględnić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przy do projektu tej uchwały Państwo Radni macie pytania? Pytań nie widzę. Proszę zatem o przegłosowanie najpierw nowej wersji tego załącznika. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem załącznika w nowej wersji do uchwały nr 4? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Przy jednym głosie wstrzymującym, 16 głosach za. Załącznik w zmienionej wersji został przyjęty. Teraz, Szanowni Państwo, przejdziemy do przegłosowania projektu uchwały. Czy do samego projektu uchwały Państwo Radni macie pytania? Pytań nie widzę. Przystępujemy zatem do procedury głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały numerze roboczym 4? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dobrze. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały numerze roboczym
sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Środa Wielkopolska. Czy do projektu tej uchwały Państwo radni macie pytania? Pytanie widzę. Przystępujemy zatem do procedury głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały nr 086? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Projekt uchwały nr 087 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu zbytu ograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Środowie Wielkopolskiej przy ulicy Kochanowskiego. Czy do projektu tej uchwały Państwo radni macie pytania? Pytań nie widzę. Przystępujemy do procedury głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały nr 087? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Projekt uchwały nr 088 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela przyległej nieruchomości działki położonej w Środowie Wielkopolskiej przy ulicy Szkolnej. Do projektu tej uchwały Państwo radni macie pytania. Pytań nie widzę. Przystępujemy zatem do procedury głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały nr 088? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Projekt uchwały nr 089 w sprawie... 9 oczywiście została wycofana. Mamy zatem projekt uchwały nr 810 w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność gminy Środa Wielkopolska nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Strzeleckiej. Czy do projektu tej uchwały Państwo radni macie pytania? Pytań nie widzę. Przystępujemy zatem do procedury głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały nr 810? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie. I projekt uchwały nr 11 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta Środa Wielkopolska kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Lejtana z panem Jackiem Samsonem zamieszkania w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Bora Komorowskiego 9. Czy do projektu tej uchwały Państwo radni macie pytania? Pytań nie widzę. Przystępujemy zatem do procedury głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały nr 11? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie. I projekt uchwały nr 12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta Środa Wielkopolska kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskim przy ulicy Lejdana z panem Tomaszem Miku zamieszkałem w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Halera 29/7. Czy do projektu tej uchwały radni mają pytania? Pytań nie widzę. Przystępujemy zatem do procedury głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały nr 12? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Pani Radna Banaszak jest za, czy przeciw? Przeciw. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała nr 13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta Środa Wielkopolska kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Lejtana z panem Włodzimierzem Wolną zamieszkałem w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Halera 29/33. Czy do projektu tej uchwały są pytania? Pytań nie widzę. Przystępujemy zatem do procedury głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały nr 13? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała nr 14 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta Środa Wielkopolska kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Harcerskiej z panem Stanisławem Kucharskim zamieszkałem w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Harcerskiej 26/2. Czy do projektu tej uchwały radni mają pytania? Pytań nie widzę. Przystępujemy zatem do procedury głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały nr 14? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Projekt uchwały nr 15 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta Środa Wielkopolska kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Lejtana z panem Jerzym Kaczmarkiem zamieszkałem w Środzie Wielkopolskiej na osiedlu Jagiellońskim 2/30. Czy do projektu tej uchwały Państwo radni macie pytanie? Pytań nie widzę. Przystępujemy zatem do procedury głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały nr 15? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Kolejny projekt uchwały nr 816 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta Środa Wielkopolska kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Rejdana z panem Marianem Kaczmarkiem zamieszkałem w Środzie Wielkopolskiej na osiedlu Jagiellońskim 329. Czy do projektu tej uchwały radni mają pytania? Pytanie nie widzę, przystępujemy zatem do procedury głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały nr 816, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Projekt uchwały nr 817 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta Środa Wielkopolska kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Rejtana z panem Krzysztofem Misterskim zamieszkałem w Środzie Wielkopolskiej na osiedlu Jagiellońskim 4/28. Czy do projektu tej uchwały państwo radni macie pytania? Pytań nie widzę. Przystępujemy zatem do procedury głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały nr 817, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie. I kolejny projekt uchwały nr 18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta Środa Wielkopolska kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Rejtana z panem Sławomirem Lachockim zamieszkałem w Środzie Wielkopolskiej na osiedlu Jagiellońskim 5/7. Czy do projektu tej uchwały są pytania? Pytań nie widzę. Przystępujemy do procedury głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały nr 18, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Projekt uchwały nr 19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta Środa Wielkopolska kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Rejtana z panem Grzegorzem Lisieckim zamieszkałem w Środzie Wielkopolskiej na osiedlu Jagiellońskim 9/4. Czy to projekt tutaj uchwały radni mają pytania? Pytanie widzę. Przystępujemy do tego procedury głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały nr 19, proszę podnieść. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę, uchwała została podjęta jednogłośnie. Projekt uchwały nr 20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta Środa Wielkopolska kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Rejtana z panią Haniną Bielniak Warczak zamieszkałą w Środzie Wielkopolskim na osiedlu Jagiellońskim 12/7. Czy do projektu tej uchwały są pytania? Pytań nie widzę. Przystępujemy do procedury głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały nr 20, proszę o podniesienie. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Projekt uchwały nr 21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta Środa Wielkopolska kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Rejdana z panem Januszem Kaliszem zamieszkałem w Środzie Wielkopolskiej na osiedlu Jagiellońskim 5/19. Czy do projektu tej uchwały są pytania? Pytań nie widzę. Przystępujemy zatem do procedury głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały nr 21, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 22, projekt oczywiście w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta Środa Wielkopolska kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Rejtana z panem Pawłem Marusiakiem zamieszkałem w Środzie Wielkopolskiej na osiedlu Jagiellońskim 15/23. Czy do projektu tej uchwały są pytania? Pytań nie widzę. Przystępujemy zatem do procedury głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały nr 22, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 23 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta Środa Wielkopolska kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Rejtana z panią Agnieszką Nowicką zamieszkałą w Środzie Wielkopolskiej na osiedlu Jagiellońskim 16/4. Czy do projektu tej uchwały są pytania? Pytanie widzę. Przystępujemy do procedury głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały nr 23, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Projekt uchwały nr 24 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta Środa Wielkopolska kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Rejtana z panem Bogdanem Kutkowskim zamieszkałem w Środzie Wielkopolskiej na osiedlu Jagiellońskim 18/3. Czy do projektu tej uchwały są pytania? Pytań nie widzę. Przystępujemy zatem do procedury głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały nr 24, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Pani Banaszak się wstrzymała? Proszę reagować szybko. Przy wszystkich głosach za, uchwała oczywiście została podjęta jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały nr 25 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta Środa Wielkopolska kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Rejtana z panią Ewą Grześkową zamieszkałą w Środzie Wielkopolskiej na osiedlu Jagiellońskim 21/7. Czy do projektu tej uchwały są pytania?
Pytanie nie widzę, przystępuję do dużej procedury głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały nr 25, proszę o podniesienie. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Pana radny Wysławie? Za? Nie ma. Przeciw? Nie ma. Za, przeciw? Za. Dobrze. Czyli uchwała nr 25 została podjęta jednogłośnie. Projekt uchwały nr 26 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta Środa Wielkopolska kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Rejtana z państwem Pawłem Ruszkowa Mazurczak zamieszkałym w Środzie Wielkopolskim na osiedlu Jagiellońskim 25/8. Czy do projektu tej uchwały są pytania? Pytań nie widzę. Przystępujemy do procedury głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały nr 26, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 27 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta Środa Wielkopolska kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Rejtana z panem Bazylem Kaczałą zamieszkałem w Środzie Wielkopolskiej na osiedlu Jagiellońskim 27/6. Czy do projektu tej uchwały są pytania? Pytań nie widzę. Przystępujemy zatem do procedury głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały nr 27, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 28 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta Środa Wielkopolska kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Rejtana z panem Wojciechem Karolczakiem zamieszkałem w Środzie Wielkopolskiej na osiedlu Jagiellońskim 28/3. Czy do projektu tej uchwały są pytania? Pytanie widzę. Przystępujemy do procedury głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały nr 28, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 29 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie burmistrza miasta Środa Wielkopolska kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Rejtana z panią Moniką Karusiak zamieszkałą w Środzie Wielkopolskiej na osiedlu Jagiellońskim 29/21. Czy do projektu tej uchwały są pytania? Pytań nie widzę. Przystępujemy zatem do procedury głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały nr 29, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 30 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta Środa Wielkopolska kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Rejtana z panem Dariuszem Pludrą zamieszkałem w Środzie Wielkopolskiej na osiedlu Jagiellońskim 29/31. Czy do projektu tej uchwały są pytania? Pytań nie widzę. Przystępujemy zatem do procedury głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały nr 30, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 31 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta Środa Wielkopolska kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Rejtana z panią Felicją Szwojler zamieszkałą w Środzie Wielkopolskim na osiedlu Jagiellońskim 32/16. Czy do projektu tej uchwały są pytania? Pytań nie widzę. Przystępujemy zatem do procedury głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały nr 31, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Za. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Projekt uchwały nr 32 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta Środa Wielkopolska kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Rejtana z panem Andrzejem Kaletą zamieszkałem w Środzie Wielkopolskiej na osiedlu Jagiellońskim 32/18. Czy do projektu tej uchwały radni mają pytania? Pytań nie widzę. Przystępujemy zatem do procedury głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały nr 32, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 33 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta Środa Wielkopolska kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Rejtana z panem Henrykiem Jagielskim zamieszkałem w Środzie Wielkopolskiej na osiedlu Jagiellońskim 44/19. Czy do projektu tej uchwały są pytania? Pytań nie widzę. Przystępujemy zatem do procedury głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały nr 33, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Projekt uchwały nr 834 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta Środa Wielkopolska kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Rejtana z panem Ryszardem Przybylskim zamieszkałem w Środzie Wielkopolskiej na osiedlu Jagiellońskim 44/24. Czy do projektu tej uchwały są pytania? Pytań nie widzę. Przystępujemy zatem do procedury głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały nr 834, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw?
Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 35 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta Środa Wielkopolska kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Rejtana z państwem Michałem Marią Paleniczka zamieszkałem w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Lipowej 28/19. Czy do projektu tej uchwały są pytania? Pytanie widzę. Przystępujemy zatem do procedury głosowania. Kto z pani panów radnych jest za podjęciem uchwały nr 35? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 36 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta Środa Wielkopolska kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Rejtana z panem Jarosławem Pawlaczykiem zamieszkałem w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Rejtana 2/19. Czy do projektu tej uchwały radni mają pytania? Pytanie widzę. Przystępujemy zatem do procedury głosowania. Kto z pani panów radnych jest za podjęciem uchwały nr 36? Proszę o podniesienie. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 37 w sprawie wydarzenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta Środa Wielkopolska kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Rejtana z panią Izabelą Gniotowską zamieszkałą w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Rejtana 2/27. Czy do projektu tej uchwały radni mają pytania? Pytań nie widzę. Przystępujemy zatem do procedury głosowania. Kto z pani panów radnych jest za podjęciem uchwały nr 37? Proszę o podniesienie. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 38 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta Środa Wielkopolska kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Rejtana z panem Grzegorzem Malinowskim zamieszkałem w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Rejtana 2/33. Czy do projektu tej uchwały są pytania? Pytanie nie widzę. Przystępujemy do procedury głosowania. Kto z pani panów radnych jest za podjęciem uchwały nr 38? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 39 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta Środa Wielkopolska kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Rejtana z panią Hanną Grucińską zamieszkałą w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Rejtana 2/48. A czy do projektu tej uchwały są pytania? Pytanie? Jest pytanie? Nie. Zatem przechodzimy do głosowania. Kto z pani panów radnych jest za podjęciem uchwały nr 39? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 40 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta Środa Wielkopolska kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Rejtana z panią Wiesławą Pawlak zamieszkałą w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Rejtana 4/9. Czy do projektu tej uchwały są pytania? Pytanie widzę. Przystępujemy zatem do procedury głosowania. Kto z pani panów radnych jest za podjęciem uchwały nr 40? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Projekt uchwały nr 41 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta Środa Wielkopolska kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Rejtana panem Juliuszem Lenkowskim zamieszkałem w Środzie Wielkopolskim przy ulicy Rejtana 4/24. Czy do projektu tej uchwały są pytania? Pytań nie widzę. Przystępujemy zatem do procedury głosowania. Kto z pani panów radnych jest za podjęciem uchwały nr 41? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 42 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta Środa Wielkopolska kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Rejtana z panem Włodzimierzem Szkudarkiem zamieszkając w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Rejtana 4/32. Czy do projektu tej uchwały są pytania? Pytanie widzę. Przystępujemy zatem do procedury głosowania. Kto z pani panów radnych jest za podjęciem uchwały nr 42? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Projekt uchwały nr 43 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta Środa Wielkopolska kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Rejtana z panem Tomaszem Marusiakiem zamieszkałem w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Rejtana 5/4. Czy do projektu tej uchwały są pytania? Pytanie widzę. Przystępujemy zatem do procedury głosowania. Kto z pani panów radnych jest za podjęciem uchwały nr 43? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Projekt uchwały nr 44 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta Środa Wielkopolska kolejnej umowy dotyczącej nieruchomości rolnej położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Łąkowej z panem Pawłem Nowakiem zamieszkałem w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Sienki nr 31. Czy do projektu tej uchwały radni mają pytania? Pytanie nie widzę. Przystępujemy zatem do procedury głosowania. Kto z pani panów radnych jest za przyjęciem uchwały o numerze roboczym 44, proszę o podniesienie. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 45 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta Środa Wielkopolska kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Żabikowie z panem Wojciechem Banaszczakiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Wojciech Banaszczak PPV Wojtwa z siedzibą w Żabikowie. Czy do projektu tej uchwały są pytania? Pytanie nie widzę. Przystępujemy zatem do procedury głosowania. Kto z pani panów radnych jest za podjęciem uchwały nr 45? Proszę o podniesienie. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do projektu uchwały nr 46. Tutaj przegłosujemy poprawkę, ponieważ na wczorajszym wspólnym posiedzeniu komisji prosiliśmy państwa radnych o wykreślenie zapisu. Teraz się powtórzył zapis na okres dłuższy niż. Także poprosimy po prostu o wykreślenie tego i takiej treści też w paragrafie pierwszym przegłosujemy poprawkę do tej uchwały. Czy do samej poprawki państwo radni macie pytania? Nie widzę. Proszę zatem o przegłosowanie tej poprawki. Kto z panów radnych jest za przyjęciem poprawki w paragrafie pierwszym do uchwały nr 46? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Poprawka została przyjęta. Przechodzimy do projektu uchwały nr 46 w sprawie upoważnienia burmistrza miasta Środa Wielkopolska do zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Słupi Wielkiej na okres dłuższy niż 3 lata w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta Środa Wielkopolska kolejnej umowy dzierżawy z panią Martyną Stanisławek zamieszkałą w Słupi Wielkiej 28/5. Czy do projektu tej uchwały są pytania? Pytań nie widzę. Przystępujemy zatem do procedury głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały nr 46 przegłosowaną poprawką? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Przy jednym głosie wstrzymującym, 16 głosach za, uchwała została podjęta. Szanowni państwo, bo pewnie niektórzy palacze się niecierpliwą, ogłaszam 10-minutową przerwę. Jesteśmy przy projekcie uchwały nr 47. Czy do projektu tej uchwały państwo radni macie pytania? Pytań nie widzę. Przystępujemy zatem do procedury głosowania. Kto z pani panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Kosmieniu 44. Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała o numerze roboczym 47 została podjęta jednogłośnie. Szanowni państwo, mamy gościa na sali, pana Wietlickiego, żeby formalności były dopełnione, to pozwolę sobie ogłosić 5-minutową przerwę, a w tej przerwie bardzo proszę państwa radnych, żebyście państwo nie opuszczali sali, bo pan Wietlicki ma nam do przekazania pewną informację. Także ogłaszam przerwę. W przerwie poproszę pana o głos. Zmienię mikrofon, żeby był słyszalny, proszę państwa, bo jak taki młody facet jak ja komunikuje się, a widzę tu młode damy, to jest zestresowany potwornie, prawda? No, to tego tytułu będę mówił dość głośno. Proszę państwa, mam dwie króciusieńkie sprawy. Mianowicie, mam satysfakcję i przyjemność zaprosić państwa na następne wasze zebranie rady do gimnazjum nr 1 w Środzie, do Izby Pamięci. Pani dyrektor
i moja skromna osoba serdecznie zapraszają. Myślę, że będzie się to, że tak wyrażę, jakoś nie będzie przeszkadzało w organizacji, a będziemy się starali pokazać izbę i żebyście nie spędzili czas poza roboczymi zadaniami. A teraz, proszę Państwa, jeszcze jedna rzecz. Chciałem powiedzieć, że w dniu dzisiejszym w Poznaniu Rada do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na nasz wniosek wysłałem za pośrednictwem Zarządu Okręgu Armii Krajowej w środzie przyznała dla pana Andrzeja Gniotowskiego order Pro Patria. Cieszę się, bo nasz wniosek. Cieszę się, bo został zaakceptowany. Cieszę się, że Państwo to słyszą, bo panu Andrzejowi Gniotowskiemu się na pewno będzie pan Andrzej Gniotowski niejawno usatysfakcjonowany. A jeśli Państwo pozwolą jeszcze na zakończenie, to nie będę Was straszył, ale istnieje pamięci, jak zajdzie potrzeba, to te kilka słów, czy pani dyrektor, czy moja osoba, pani dyrektor, będziemy chcieli Państwu powiedzieć lub odpowiedzieć na pytanie. Więc zachęcam do przyjęcia naszej oferty w sprawie przyszłego spotkania. Bardzo serdecznie dziękuję. Przepraszam, nie wiem, czy zmieściłem w sekundach. Dziękuję. Oczywiście zaproszenie przyjmujemy, ustalimy termin, bo być może to nie będzie mogło się odbyć na najbliższej sesji. Zobaczymy, jaki będziemy mieli porządek uchwał, ale zaproszenie przyjmujemy i termin oczywiście z Państwem ustalimy. Dziękujemy bardzo. Wznawiamy obrady, Szanowni Państwo. Przypomnę, że jesteśmy w tej chwili w punkcie głosowanie nad projektami uchwał. Mamy projekt uchwały numer roboczym 48 w sprawie wystąpienia do ministra administracji i cyfryzacji z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy miejscowości. Czy do projektu tej uchwały Państwo radni macie pytania? Pytań nie widzę. Przystępujemy zatem do procedury głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały numer roboczym 48? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwały numer 49, 50, 51 były głosowane. Mamy teraz uchwałę numer 52 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Kurnickiej. Czy do projektu tej uchwały Państwo radni macie pytania? Pytań nie widzę. Przystępujemy zatem do procedury głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały numer 52? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Widzę, uchwała została podjęta jednogłośnie. Projekt uchwały numer 53 zmieniający uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Wielkopolska. Czy do projektu tej uchwały są pytania? Pytań nie widzę, przystępujemy zatem do procedury głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały numer 53? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Projekt uchwały nr 54 w sprawie poparcia wniosku Rady Miejskiej na Wrocławiu do Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego stwierdzenia niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach. Czy do projektu tej uchwały radni mają pytania? Pytań nie widzę. Przystępujemy zatem do procedury głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały nr 54? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Przy jednym głosie wstrzymującym 15 głosach za. Dobrze widzę? Nie ma się prawie. Przy 15 głosach za, przy jednym głosie wstrzymującym uchwała została podjęta. Projekt uchwały nr roboczym 55 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej. Czy do projektu tej uchwały radni mają pytania? Pytań nie widzę. Przystępujemy zatem do procedury głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały nr roboczym 55? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Tak, szanowni państwo, doszliśmy do projektu uchwały nr 856. To jest nowa uchwała, zatem prosimy wnioskodawców o przybliżenie jej treści. Pana przewodniczący Bernasz, bardzo proszę. Szanowni państwo, jak panie naczelniku do mikrofonu, bo się nagrywa, to teraz powiem. Szanowni państwo, panie przewodniczący, Wysoka Rado, państwo wiecie, zbiorcze oczyszczalnie ścieków na terenach wiejskich są własnością gminy. Od początku ich funkcjonowania administruje gminy Jempecki. Niestety w ostatnim okresie pojawił się pewien problem z tym związany, ponieważ pozwolenia wodno-prawne były wydawane na gminę i większość, właściwie to wszystkie oprócz jednej, na chwilę obecną, te pozwolenia są wydane na gminę przy kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Wypłynęła taka sprawa związana z tym, że według właśnie WIOŚ-u te pozwolenia wodno-prawne powinny być na zarządzającego tą siecią. W związku z powyższym musielibyśmy, mamy dwa wyjścia, albo wszystkie pozwolenia zrobić na PECWiK, no 47 razy 3000 za jedno opracowanie, to jest dosyć spora kwota, żeby ją jednorazowo wydać. PECWiK zaproponował rozwiązanie takie, aby tymi oczyszczalniami na chwilę obecną nie zajmował się Zakład Gospodarki Komunalnej, a wraz z wygaszaniem tych obowiązujących pozwoleń wodnoprawnych, gdy będą robione już nowe pozwolenia wodnoprawne, to te oczyszczalnie miejskie będą przekazywane PECWiKowi. W związku z powyższym jest projekt uchwały, który zakłada, że Zakład Gospodarki Komunalnej będzie zadania związane z odbiorem i oczyszczaniem ścieków sanitarnych i deszczowych wykonywał. Na chwilę obecną z WIOŚ-u mamy informację, że jeśli robiłaby to jednostka budżetowa gminy, to nie byłoby trzeba tych wszystkich pozwoleń wodnoprawnych zmieniać. Z czym to się wiąże? Z tym, że ta ekipa, która pracuje i zajmuje się tymi oczyszczalniami w PECWiKu, przeszła do Zakładu Gospodarki Komunalnej, czy do pana kierownika. No i ten stan rzeczy miałby miejsce aż do czasu, kiedy będą wszystkie oczyszczalnie w takiej czy innej formie przekazane do PECWiKu, gdy będą już wydane wszystkie pozwolenia na wodno-prawne na nich. Wiąże się również to z tym, że do tej pory była jedna uchwała podejmowana o, proszę państwa, mieliście uchwałę o opłatach za ścieki. No to teraz będą dwie uchwały, bo jedną przedstawi PECWiK, drugą przedstawi Zakład Gospodarki Komunalnej, a tak się nic nie zmieni. To spowoduje to, że no, będziemy działać zgodnie z prawem, a nie będziemy musieli natychmiast wydać dużej kwoty i zrobić wszystkich opracowań do tego czyszczenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy do projektu tej uchwały państwo radni macie pytania? Pytań nie widzę. Przystępujemy zatem do procedury głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały nr 856? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Wyczerpaliśmy, szanowni państwo, porządek uchwał. Przechodzimy zatem do punktu 7 porządku obrad, a mianowicie w punkcie 7 mamy podjęcie oświadczenia nr 1/2012 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifika do dopłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Czy do projektu tego oświadczenia państwo radni macie pytania? Z uzupełnieniem pan przewodniczący Zabierała, bardzo proszę. Panie burmistrzu, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Właściwie nie do samego oświadczenia, ale tak jak poinformowałem na komisjach, zajmiemy się też, chcielibyśmy się zająć też tą sprawą umożliwienia burmistrzowi podejmowania kolejnych umów dzierżawy, nie występując już, wtedy burmistrz by nie musiał występować, tak jak to miało miejsce w przypadku tych uchwał garażowych, do rady i przy okazji od razu w tej uchwale, która nosi nazwę zarządzania zasobami gminy, jak dobrze pamiętam, i to oświadczenie od razu też by się wtedy w tej uchwale znalazło, pod warunkiem, że będzie taka prawna możliwość, bo jeszcze nie mam opinii, czy taką uchwałę o zasadach gospodarowania mieniem możemy w trakcie sesji, czy w ogóle możemy w tej chwili zmienić. Jeżeli
jeżeli będzie taka możliwość, to pewnie treść tego oświadczenia, które będziemy za chwilę podejmować, znajdzie się w tej uchwale i będzie wtedy to stanowiło jedną wtedy całość. Bardzo do projektu oświadczenia nr 1/2012 Państwo Radni mają jakieś pytania. Pytań nie widzę. Proszę zatem o przegłosowanie oświadczenia. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem oświadczenia nr 1/2012? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Oświadczenie zostało podjęte jednogłośnie. Mamy kolejny punkt 8 porządku obrad, mianowicie podjęcie apelu w sprawie wsparcia finansowego dla inicjatywy budowy hospicjum imienia Piotra Króla w Środzie Wielkopolskim. Czy do projektu tego apelu Państwo Radni mają pytania? Pytań nie widzę. Ja pozwolę sobie na jedną z kolejnych sesji zaprosić przedstawicieli tego stowarzyszenia, które ma budować hospicjum, aby Państwu Radnym przybliżyć samą ideę tej budowy. Mam nadzieję, że Państwo Radni w miarę możliwości oczywiście także wesprą tą inicjatywę, bo nie ukrywam, że jest to inicjatywa, która w naszej gminie na pewno będzie bardzo potrzebna i prędzej czy później możemy, Szanowni Państwo, sami być chorzy i być może będziemy musieli kiedyś również skorzystać z opieki w tym hospicjum. Także zachęcam jeszcze raz do mówienia o tym, mówienia znajomym o tym, żeby wsparli taką inicjatywę. Ja obiecuję Państwu, że na jedną z najbliższych sesji zaproszę przedstawicieli, aby o tej idei Państwu opowiedzieli. Rozumiem, że pytań do samej treści apelu nie ma, dlatego proszę o przegłosowanie treści tego apelu. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem apelu Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej w sprawie wsparcia finansowego dla inicjatywy budowy hospicjum imienia Piotra Króla w Środzie Wielkopolskiej. Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Apel został podjęty jednogłośnie. Przechodzimy, Szanowni Państwo, do punktu 9, a mianowicie sprawozdania z działalności burmistrza miasta Środa Wielkopolska w okresie międzysesyjnym. Czy do samego sprawozdania Państwo Radni macie pytania? Pytań nie widzę. Przechodzimy zatem do kolejnego punktu, a mianowicie punktu 10, interpelacji i zapytania radnych. Czy Szanowni Państwo Radni chcą zgłosić w tej chwili interpelację bądź zadać pytanie Panu Burmistrzowi na przykład? Zachęcam. Bardzo proszę. Jest pytanie. Jest pytanie Pana Radnego. Tak, proszę. Pan do interpelacji. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, moje pytanie jest następujące. Tak, w maju, miesiącu maju skierowałem zapytanie dotyczące wycinki drzew przy parku na Łazienkach. Otrzymałem odpowiedź podpisaną przez Pana Burmistrza i pozwolę sobie przeczytać ją, że tak. Wycinka drzew. 80 warzywa zostały wycięte i 138 krzewów. W zamian za to miało być nasadzone 552 drzewa oraz 40 tysięcy krzewów. Na tak 40 581 krzewów, tak nie powiem się. Nasadzenia będą miały miejsce wzdłuż nowo budowanej drogi. W największej ilości na drugim odcinku obwodnicy, to jest pomiędzy tamą a parkiem Łazienki. I Panie Burmistrzu, powiem tak, no, na całej obwodnicy naliczyłem 140 drzew, a tutaj pisze się o 552 drzewa. Także pytam się, czy te drzewa będą nasadzone i ewentualnie kiedy, bo no, powaga jest ku temu, a jeżeli tak nieśmiało chciałbym zaproponować, albo może powiem śmiało, że sadźmy te drzewa w środzie, dlatego że my mamy słabą bardzo lesistość, z tego co przeczytałem na naszej stronie internetowej, 7% to tylko lasy. Także składam, Panie Burmistrzu, może taki wniosek, chcę odpowiedź na to moje zapytanie, składam taki wniosek, aby po prostu my, jako samorząd, jako mieszkańcy, w ogóle ktokolwiek, kto będzie chciał sobie sadzić drzewo, to gmina
zróbmy taką inicjatywę, zaproponujmy, wskażmy miejsce, gdzie to może być, my jako samorządowcy, naczelnicy, pani sekretarz, pan dyrektor stołowy, po prostu wszyscy, którzy będą mieli ochotę tylko sobie zasadzić drzewo, tak, coś zrobić dla naszego miasta, bo nie ukrywam, proszę Państwa, że 120 lat temu ktoś łazienki nasadzał, tak? I często to się dzisiaj tak wygląda, jak wygląda, tak też jest pięknie i można to spacerować. Dlatego taka moja inicjatywa tutaj, aby coś takiego zrobić. Prosiłbym o przedstawienie może informacji w planie zagospodarowania przestrzennego, gdzie są takie możliwości i zróbmy taką wspólną inicjatywę, jak samorząd tutaj gminny. Pokażmy mieszkańcom, że coś takiego można zrobić. Kto będzie chciał, w którąś piękną sobotę w październiku, czy na początku może to będzie. Terminie można coś takiego zrobić. Jeżeli można, panie burmistrzu, to jeszcze drugie pytanie. Na którejś sesji do tyłu, czyli dwie sesje do tyłu, proponowałem o przesunięcie środków finansowych w kwocie 2000 zł na rewitalizację parku przy ulicy Plażowej. To jest przy naszym zbiorniku, czyli Jeziorze Świeckim. I pan burmistrz Ziemkowski w odpowiedzi stwierdził, że gmina postara się, aby na przyszłej sesji te ewentualne potrzeby na to podwisko oraz tej części parkowej zabezpieczyć, jednak będą to kwoty wyższe. I czytam, panie burmistrzu, sobie tutaj te propozycje, które dzisiaj głosowaliśmy i tak dalej, no i tych propozycji nie ma dotyczących tego rewitalizacji tego parku przy ulicy Plażowej. Ja myślę, że warto by było po prostu ten park, krótko mówiąc, uporządkować, bo on wymaga tego uporządkowania. To ja wiem, że są potrzebne środki finansowe i tak dalej, to jakoś może etapami, ale po prostu posuwajmy się we właściwym kierunku. I znowu tą myślą przewodnią po prostu ochrona środowiska i zalesianie tutaj miasta, gminy, środek, jako Polska, aby się zielonym po prostu było więcej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu, poprosiłem o odpowiedź. Panie przewodniczący, wysoka rado, panie radny, o uzgodnienie mojej odpowiedzi poproszę pana kierownika i mam nadzieję, że jego odpowiedź zadowoli mnie. To kwestia nagrody się waży, panie kierowniku, ale kwestia polityki. Podejrzewam, że pan radny nie występował dawno o zezwolenie na wycięcie drzewa. Gdyby tak było, to by wiedział, że przy każdej decyzji zezwalającej na wycięcie drzewa zaznaczamy, że nakazujemy nasadzenie innych. I to najczęściej wiele więcej niż tych wycinanych. I wskazujemy oczywiście też miejsca. Zgadzam się, że wielu mieszkańców bez potrzeby wycięcia drzewa pewnie chciałby jakieś nasadzenia zrobić. W związku z tym nie widzę przeszkód, żeby rozpowszechnić od mieszkańców informacje, gdzie, w jakich miejscach jakby pożądane jest przez gminę, żeby nasadzenia były. Powiem też, że wiele nasadzeń mamy na terenach wiejskich. Sołtysi systematycznie do nas wnioskują o nasadzenia. Kupujemy mnóstwo krzewów, mnóstwo drzewek. Także na pewno o zieleń dbamy, a pan kierownik powie, dlaczego ja podpisałem decyzję, którą mi przygotował, że tam będzie tyle drzew i dlaczego jeszcze nie ma. Panie przewodniczący, corocznie kupujemy drzewa. W zeszłym roku kupiliśmy za 20 tysięcy drzew i krzewów. Zgodnie z zapotrzebowaniem sołtysów, rad sołeckich i rady osiedlowej, dyrektorów szkół. I te drzewa zostały zakupione. W tym roku już kupiliśmy na wiosnę za 10 tysięcy drzew i krzewów, które zostały posadzone tam w rejonie gimnazjum i liceum równokształcącego, co idzie do naszej szkoły. Teraz zbieramy już ostatnie przymiarki do zakupu drzew i krzewów. Składają sołtysi, rady sołeckie i dyrektorzy szkół. Także no, w przyszłym tygodniu najprawdopodobniej te drzewa są zakupione i będą rozdysponowane i posadzone. Bo te drzewa sadzili, będziemy. No niestety drzewa jak wszystko obumierają, usychają i trzeba je wycinać. Niestety budując nowe obiekty, a jak budujemy ich coraz to więcej na terenie miasta środy, budujemy nowe drogi i te drzewa trzeba wycinać, jedną koniecznością są. W to miejsce zawsze sadzimy nowe. Wydając decyzję przez referat rolnictwa na wycinanie drzew, zgodę, za każde jedno wycięte drzewo nakłada obowiązek sadzenia dwóch. I to respektujemy. Na zeszłym tygodniu, kilka dni temu był zarząd dróg powiatowych, kierownik i ma do posadzenia bodajże 400 drzew za wycięcie drzew na terenach dróg powiatowych.
które my wydając decyzję narzucamy posadzenie nowych drzew. Zadał grupy ratowej, no są przepisy, że nie wolno, że nie można sadzić w pasie drogi powiatowej drzew i oni zarząd powiatowy unika sadzenia i my im wskazujemy inne miejsca, nasze parki, nasze miejsca wolne, które możemy obsadzić drzewami. Wskazaliśmy również, oni wsadzą około 300 drzew, to znaczy nie wsadzą, bo te drzewa zakupią i my rozdysponujemy je po sołectwach do szkół naszych, do szkoły numer 2 dostanie 100 drzew, szkoła bodajże numer 3 też dostaje drzewa i ogródki działkowe. Także no, w tym roku zostaje posadzone za 20 tysięcy drzew plus te kilkaset drzew, które zakupi zarząd powiatowy. Także tutaj no, nie można powiedzieć, że tych drzew no, może ubywa, ale no, wizualnie na pewno widzimy drzewo 20-30-letnie. No na pewno sadząc drzewo 5-letnie, no różnica zawsze na pewno będzie w ilości terenów zielonych, ale sztukowo nic nie jest, wysadzimy na pewno więcej jak i wycinamy, przynajmniej na terenach gminy. Także w tym roku posadzimy no, na pewno na terenach już tych terenów takich miejskich jest coraz to mniej do posadzenia. No posadzimy teraz, będziemy sadzić na terenie parków naszych świeckich. Także dziękuję. Jakby tego to chętnie odpowiem. Ale prośba, bo wystarczy na inne gatunki, szlachetne. No my, no praktycznie rzecz biorąc, no szlachetne, ja staram się kupować tylko w zasadzie szlachetne, bo i rodzimy czego. No mieszkańcy niestety sadzą na swoich ogródkach świeczki, tuje, takie co nie mają liści, bo nie chcą tych liści sprzątać, więc sadzą takie co z liści nie lecą. No my akurat nie możemy im nakazać sadzenia tego gatunku. My piszemy w decyzji, że mają kupować drzewa powyżej co najmniej 5 lat, opalikowane i tego, ale to drzewa, my nie możemy narzucić im gatunku. Nie owocowe powyżej 5 lat. I takie sadzą i takie kupują, bo muszą nam dać sprawozdanie z tego. Także dziękuję. Dziękuję bardzo. Oczywiście idea bardzo słuszna, wydaje mi się, że to co pan radny Frank powiedział, ale taką wspólną akcję poprowadził, to oczywiście jest fajna sprawa, bo zachęci mieszkańców, być może innych, do tego, żeby zazieleniać to nasze miasto i tak samo na swoich ogrodach będą mogli gdzieś tam te drzewa lokować. Także zachęcam bardzo mocno do zorganizowania tego typu inicjatywy. Ja się przyłączę, jeśli pan radny oczywiście zechce coś takiego przeprowadzić, to pomogę. Natomiast chciałbym jeszcze jedną kwestię tutaj podnieść, jak już jesteśmy przy drzewach i krzewach. Właściwie kiedyś rozmawiałem z panem naczelnikiem Orłowskim. Rozmawialiśmy o tym, aby wzdłuż jednej z dróg gminnych spróbować tak pioniersko, powiedzmy, posadzić taki pas krzewów, który miałby zasłonić od nawiewania śniegu na drogę. Oczywiście wybierzemy jakąś tam drogę, powiedzmy taką przykładową, bo jak państwo wiecie, no w Polsce jest tak, że generalnie wiatry nawiewają śniegi na drogi, a nie jest to śnieg z opadów tak naprawdę, ten, który bezpośrednio na drogę pada. Może warto byłoby spróbować coś takiego zrobić, bo będziemy mogli w przyszłości sobie gdzieś tam obniżyć koszty za odśnieżanie. Mam nadzieję, że ta inicjatywa gdzieś tam po prostu się przebije i w przyszłym roku taki odcinek, powiedzmy, nie wiem, pionierski zrobimy. Pan radny Frajcz, bardzo proszę. Rozumiem, że w tym samym temacie. Panie Naczelniku, no bardzo dziękuję tutaj za wyczerpującą informację. Ja tylko chciałbym się dowiedzieć tak naprawdę, proszę mi powiedzieć, nasadzenie będą trwały do końca prac budowlanych na tym odcinku obwodnicy, to jest przy parku na Łazienkach. Tylko niech mi Pan powie, czy w miesiącu październiku te nasadzenia będą miały miejsce, czy nie, i to generalnie rozwieje moje wszelkiego rodzaju wątpliwości. Panie kierowniku, poprosimy o odpowiedź. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, my zakupimy drzewa w najbliższych tygodniu, w pierwszym tygodniu października. My te drzewa posadzimy na terenie miasta. Jeżeli jest, będzie taka możliwość nasadzenia, akurat i pozwolę warunki techniczne, znaczy, że będzie można posadzić te drzewa przy obwodnicy, jeżeli tam jest teren taki, to my je posadzimy tam. I na pewno w miesiącu październiku te drzewa będą posadzone. Jeżeli można, właśnie nasadzenie, panie przewodniczący, nawiewania śniegu na drogi. Na zachodzie są tak zwane lasy śródpolne i nie tylko nasadzenie drzewa wzdłuż drogi załatwi sprawę. No bo tutaj patrząc, jeżdżąc jedenastką, widzę, że najwięcej śniegu nawiewane jest na przykład w okolicy Włostowa i tego. Jest to powodem może nie dlatego, że tam nie ma tego, tylko dlatego, że od Włostowa aż po Kijewo jest teren odkryty i zatem tylko pola. Gdyby były jakiekolwiek drzewa, lasy śródpolne, panie kierowniku, nie zrozumiałem.
zrozumieliśmy się. Ja nie mówiłem o drzewach, ja mówiłem o żywopłocie, które na przykład zapobiegnie przewiewaniu śniegu przez drogę częściowo i tworzeniu się zasp. O to mi chodzi. Tak, żebyśmy spróbowali na jednym odcinku to zrobić, ale nie mówię o drogach krajowych, oczywiście, gdzie są otwarte przestrzenie potężne, ale o takich drogach po prostu nie wiem, no może gdzieś w Pałkowie, albo gdzieś spróbować po prostu na jednym odcinku coś takiego wykonać. Być może no będzie, jeżeli się uda, no to super, jeżeli nie, no trudno się mówi, no po prostu być może to będzie pomysł, który nie wypali, ale wydaje mi się, znaczy to jest z moich obserwacji wynika, bo takie jakby te szpalery tych drzewów widziałem w województwie byłym zielonogórskim, bo tam dosyć często się to gdzieś po prostu praktykowało i one się sprawdzały. Teraz oczywiście one są niezadbane i gdzieś tam są wypady, że są luki po prostu między tymi drzewami, ale to generalnie zdaje egzamin. Oczywiście trzeba czekać parę lat, zanim to rośnie do jakiejś tam wysokości. Nie? Zgadza się, panie przewodniczący, na przykład ten teren od okolicy, od miejscowości Kijewo, aż tutaj pod Mostową, Brodową, gdyby te drogi gminne były obsadzone szpalerami krzewów, już nie były, bo to tylko rzeczysta enklawa porośnięta zbożami i okopowymi coś takimi, tylko wyższymi, już tej nawiewu, już na tę drogę 11 na przykład, co jest największy ruch, nie byłby taki duży, jak jest w tej chwili. I no idąc śladami no, księcia Ksawerego, tam Dzienikowskiego, tam Łapowo i to wszystko, gdzie był orędownikiem i właściwie w zasadzie rozpoczął sadzenie Łapowskiego. No więc to nie jest tak sobie, no także tutaj przykład idzie, ostatnio byłem tam na Wiedzielce i widziałem te właśnie obsadzenia drzewami z dróg gminnych i źród polnych, także to daje efekt i no fakt, że kiedyś było inne, coraz to więcej było transportu konnego, teraz coraz to największe maszyny, coraz to ładniejsze, rolnicy nie chcą sobie rysterek urywać, karoserii, lakierów szorować tymi gałęziami i unikają, wycinają to wszystko i dlatego nie mamy tych źród polnych. Ale na pewno, panie przewodniczący, faktem, że podjęcie krajobrazu przez te krzewy drzewa hamuje nabywanie śniegu. To jest na pewno bezsprzeczne. Dziękuję bardzo. Pan radny Jaskowiak chce zabrać głos. Panie przewodniczący, nie będziemy czekać kilka lat. Ja myślę, że zaprosimy pana przewodniczącego w tym roku zimą, jak będzie trochę śniegu, bo wystarczy tyle śniegu, żeby było na polach i zaproszę pana na taką drogę, gdzie jest obsadzona. To zobaczy pan, ta droga jest dopiero w kwietniu przejezdna. To ma sens tylko wtedy, jeżeli ten pas żywopłotu jest odsunięty od drogi o 20 metrów. To ma sens. Sens przy samej drodze, a nikt panu nie zasadzi, nie ma żadnego sensu. Wtedy, tak, zarobię. Wtedy zabiję tak drogę, że ja panu pokażę taką drogę, bo akurat jest tam Murzynowo-Kościelne z innej góry, gdzie ona jak w grudniu, nawet przy niewielkich opadach. Jak w grudniu zapada, to w kwietniu idzie przejechać. Także, słuchajcie, to doświadczenie trzeba zbierać i myślę, że pan przewodniczący wiemy, przyjedzie i pokażemy, jak to wygląda. Ja myślę, panie radny, że oczywiście droga drodze nierówna, tak? No, pewnie przy niektórych wypadkach oczywiście nawet jakbyśmy tam posadzili ogromne drzewa, to może też by nie dały rady, bo gdzieś ten śnieg się wiruje. No. Propozycja jest taka, żeby coś takiego zrobić. Zobaczymy, nie? Po prostu w innych odcinkach, być może tam akurat, gdzie pan radny mieszka, sytuacja jest trochę inna, nie? Po wycięciu może tych krzaków byłoby jeszcze gorzej, nie wiadomo. Ale w każdym razie dobrze, taki pomysł został gdzieś tam rzucony. Mam nadzieję, że uda nam się go doprowadzić w którymś momencie do realizacji, chociaż na krótkim odcinku, tak żeby sprawdzić, jak to będzie się zachowywało, to rozwiązanie. No cóż, szanowni państwo, czy ktoś jeszcze chce zadać pytanie? Albo złożyć deklarację? Nie widzę. Proponuję zatem przejść do kolejnego punktu, mianowicie punktu 11. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. Odpowiedź na interpelację dostał pan Jarosław Prach, pan Michał Materski, moja skromna osoba również. Ja nie wnoszę do tego żadnych uwag. Jeśli panowie mają uwagi do interpelacji, przypomnę tylko, że pan radny Materski, nie jest pan radny Materski, wnioskował o ilość środków, które o
ilość środków, które zostały przeznaczone na czyszczenie cieków wodnych i rowów. Myślę, że odpowiedź jest dość wyczerpująca na kilku stronach. Oczywiście, jak będzie pan radny chciał uzupełnienie, to bardzo proszę. A pan Jarosław Frach składał interpelację dotyczącą wysokości środków niezbędnych do wykonania ogrodzeń i placów zabaw na terenie miasta. Również otrzymał odpowiedź. Zatem nie mamy więcej odpowiedzi. Przechodzimy do kolejnego punktu, a mianowicie punktu 12. Wolne głosy. Czy ktoś z pań i panów radnych chce zabrać głos w tym punkcie? Pan radny przewodniczący Dobierało, bardzo proszę. Panie burmistrzu, panie przewodniczący, wysoka rado. Krótkie dwie rzeczy, a później takie dwie trochę dłuższe. Jedna krótsza dotyczy tych nasadzeń. Tam zgłaszaliśmy już kilkukrotnie, żeby nasadzenia to się odbywało wokół placu zabaw, no bo plac był przyjemniejszy latem, jak mogą te dzieci chcieli się bawić. Także panie naczelniku Orchowiak, jeżeli mnie pan słyszy. Panie naczelniku. Tak. Mówię o tym, że były zgłaszane te nasadzenia wokół placu zabaw. Proszę to wziąć pod uwagę, żeby tam za dużo, któryś raz to jest powtarzane. Mam nadzieję, że to będzie ujęte w tych nasadzeniach. To taka krótka sprawa. Druga krótka, jeżeli chodzi o ten tak, zwłaszcza na Strzeleckiej. Druga krótka sprawa dotyczy tych śniegowych bramek. Ja też kiedyś obserwowaliśmy takie przy drogach. One stały daleko w polu, potem były przesuwane, a mianowicie to ma sens wtedy, bo ten śnieg po prostu zbiera się za przeszkodą i po to się je stawiało. I potem się odpowiednio, podczas nawet zimy, je przesuwało kawałek dalej, żeby właśnie się zbierało za przeszkodą, a nie na drodze. Jak postawimy żywo po przy drodze, to się zbierze za przeszkodą, czyli po prostu właśnie na tej drodze. Dobra, ale to tak... Przewodniczący, ja nie mówiłem o lokalizacji, przecież to ma być, nie wiem, 2-5 centymetrów. Znaczy, ja uważam, że to nie ma miarę możliwości. Oczywiście, no warunki techniczne czasami są takie, czasami nie inne. Pas drogi gminnej czasami jest szerszy, mniejszy. Ja myślę, że może być problem z własnością tego, ale dobrze. Dziękuję już w tych krótkich sprawach, teraz mam dwie dłuższe sprawy. Pierwsza dotyczy ustawy tej śmieciowej, o której mówiłem na poprzedniej sesji. Mówiłem o tym, że wprowadzenie tej ustawy będzie miało wpływ na zatrudnienie w naszym mieście i to w sporej ilości, bo dotyczy prawie 200 miejsc pracy. Jakoś to trochę bez echa się odbiło, jakości ani zatrudnienia, ani pracodawcy, ani media zupełnie nie zabrały głosu w tej sprawie, a myślę, że trzeba było. A na razie chciałbym powiedzieć, że podejmowaliśmy uchwałę o tym, że do Trybunału Konstytucyjnego, że gmina będzie miała możliwość podjęcia sama decyzji, czy zleca to własnej spółce, czy rozstrzygnie przetarg, ale to jakby nie naprawia tej ustawy. Ta ustawa jest po prostu, jakby stoi na złym założeniu. Po prostu ona zakłada, że wszyscy wyrzucają po równo śmieci. Co będzie musiał zrobić pan burmistrz? A pan burmistrz będzie musiał policzyć, ile śmieci wywozi na terenie gminy, podzielić się liczbę mieszkańców, dodać wszystkie dodatkowe rzeczy i powiedzieć: mieszkańcu będziesz płacił co miesiąc 15 zł, czy tam 14, czy ileś tam od łebka. Pewnie jeszcze nie wiadomo, ile tych śmieci wyrzuca jeden mieszkaniec. Ja mogę powiedzieć, że powiedzmy na tym osiedlu, w którym jestem przewodniczącym, na granicach 50 ludzi, ale to nie zawsze. Jak to się okazuje, ja na przykład mam taki duży kubełek, taki mniejszy, 240, 120, razem tam czyta coś litrów miesięcznie pewnie tego śmiecia. A mój sąsiad ma 120, razem mam 500, ale to nie znaczy, że ja 250 i 250. Jak wyjdzie ta ustawa w życie, to nie powstanie mi nic innego, jak chcę miesiąc do sąsiada udać się z flaszką i powiedzieć: dziękuję sąsiedzi, że płaci za moje śmieci. Tak, jeżeli chcę z nim dobrze żyć, bo inaczej to się nie uda. Także no, ustawa jest o tyle błędna, że naprawdę ma traktować wszystkich równo, a tak naprawdę no, pokrzywdzi wszystkich tych, którzy oszczędzają na tych śmieciach, kupują wielorazowego użytku, opakowania, segregują i tak dalej, a skorzystają, tak naprawdę ci, co wyrzucają dużo śmieci, i ci, którzy mieszkają w wspólnotach mieszkaniowych, bo sami się na to zdecydowali. To jest ta jedna sprawa, a druga, dość poważna, dotyczy, szanowni państwo, wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego i kilku innych, a myśli dwóch uchwał. Ja przeczytam może, o co chodzi. Kładam. Szanowni państwo, sprawa dotyczy zgody na wyrażenie zawarcia umowy najmu lokali znajdujących się w urzędzie gminy i które stanowią tak naprawdę własność gminy. I jest wyrok
USA, który mówi, że w sprawach majątkowych gminy przekazać zakaz zwykłego zarządu dotyczący określenia zasad nabycia, zbycia, obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wyrażania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata itd. O ile ustawy szczególnie stanowią inaczej, a także o wyrażaniu zgody na dokonywanie przez wójta powyższych czynności do czasu opisania przez Radę Gminy zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich działania gruntów najmu. I proszę Państwa, określają przedmiot wydawanej na jego podstawie uchwały przysługuje się pojęciu nieruchomość. Z jakiegokolwiek bliższego zdefiniowania tego pojęcia, w związku z tym zakres zadania jest poszczególnie dość zasadne jest posłużenie się definicją nieruchomości zawartą w artykule 46 paragraf 1 kodeksu cywilnego, jak to uczynił organ nadzoru, bo została ta uchwała zaskarżona. I teraz w przedmiotowej sprawie bezsporne jest, że wskazane w uchwale pomieszczenia znajdujące się w budynku Urzędu Miejskiego nie stanowią nieruchomości w rozumieniu artykułu 46 paragraf 1. Rada Miejska więc nie posiada kompetencji do wyrażania w drodze uchwały zgody na najem tych pomieszczeń w oparciu o artykuł 18 ust. 2 punkt 9 ustawy o samorządzie gminnym. Przyjmując nawet, że uchwała ten zawiera przepisów powszechnie obowiązującego, nie ma charakteru normatywnego. I po tym wyroku pojawił się, proszę Państwa, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, właściwie orzeczenie w tej sprawie, już momencik. I w związku z tym, już chwileczkę, tylko to przyłożę sobie, że używając pojęcia gospodarowania mieniem komunalnym, ustawodawca z pewnością ma na względzie cały obszar działać faktycznie i prawny organu, który przyjmuje mienie komunalne. Użyte w ustawie o gospodarce nieruchomościami pojęcie nieruchomości zależy interpretować według treści. I to samo, co było w tamtym, zarówno przepis 18 ust. 2 punkt 9 określający właściwość Rady Gminy podejmowania uchwał w sprawach majątka gminy przekazujący na zakres zwykłego zarządu, jak również przepis 37 określający zasady gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Wynika z tego, że przepisy mają zastosowanie do nieruchomości gruntowych oraz nieruchomości budynków, nieruchomości lokalowych, o ile stanowią odrębny przedmiot własności. Rada Gminy nie ma uprawnień do wyrażania zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczeń w budynku czy garaży, które nie mieszczą się w pojęciu nieruchomości. I w związku z tym, no ja mam pytanie, dlaczego się u nas dwie takie uchwały pojawiły? Mamy uchwałę Rady Miejskiej Środki Wielkopolskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta Środka Wielkopolska kolejnej umowy najmu pomieszczeń budowlanych położonych w budynku ratusza i w budynku Przydaszyńskiego 5. Ja mam gorącą prośbę, żeby po prostu się takie uchwały nie pojawiły. My byśmy to skorygowali, ale nie możemy, no bo uchwały zostały po prostu podjęte, obowiązują nawet jeżeli są niezgodnie. Przepraszam, to przerywam, panie przewodniczący. Ale pan wojewoda. Właśnie chciałem to powiedzieć, że mamy organ nadzorczy. Pewnie pan wojewoda miał ważniejsze sprawy, być może stadiony albo jakieś inne, i się po prostu je przeoczył. Natomiast inny wojewoda uchylił, są wyroki w tej sprawie. Dziękuję bardzo. U nas są obowiązujące uchwały. Słucham. Oczywiście, że te uchwały obowiązują, nic się nie zmienia, tylko tak naprawdę my nie mieliśmy prawa podjąć tych uchwał. Decyzje w sprawach lokali, który tak naprawdę nie jest przypisany grunt, czyli nie tak jak w przypadku sportowej, gdzie lokal posiada na przykład udział w gruncie, albo na przykład tak jak w garaż, tu oczywiście rada jest władna podejmować decyzje. Sprawa dotyczy wynajmu lokali, które nie posiadają tak zwanego udziału w gruncie, czyli wszystkich pomieszczeń biurowych, my nie jesteśmy władni podejmować. Decyzja należy w 100% do wójta czy pana burmistrza. I bardzo wtedy proszę, żeby te uchwały o kolejnej dzierżawy się u nas nie pojawiły. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos w wolnych głosach? Tak, bardzo proszę. Panie burmistrzu, panie przewodniczący, wysoka rada. W związku z dynamicznie rozwijającą się współpracą gminy Środa z miastem partnerskim Niemczech, Francją, Ukrainą i być może na Węgrzech oraz z wyjazdem radnych do miasta partnerskiego w Niemczech, Königsdorf, zaobserwowaliśmy potrzebę ustanowienia stanowiska koordynatora przy biurze pana burmistrza do spraw organizacyjnych i współpracy pomiędzy miastami partnerskimi. Wnioskuję o powołanie takiego stanowiska. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że wniosek jest skierowany bezpośrednio do burmistrza, tak? Nasze pośle poprosimy o złożenie tego wniosku w biurze rady w takim razie, tak żeśmy mogli przekazać.
ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Ktoś z osób obecnych na sali chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Szanowni Państwo, zatem chwileczkę. Zanim przejdę do punktu 13, chciałbym Państwa zaprosić, Pan Dyrektor Jacek Piotrowski przyjmie zaproszenie, nie wiem czy Państwo już dostaliście, dlatego chciałbym Państwa zaprosić w dniu 28 września na godzinę 18 na wystawę pod tytułem Pejzaż w malarstwie i grafice. Jeśli Pan Dyrektor dwa słowa zechce powiedzieć, to bardzo proszę. Do mikrofonu. Cieszę się bardzo, że to zaproszenie w zasadzie wybrzmiało. W naszym muzeum organizujemy wystawy od 12 do 6 wystaw rocznie, także zawsze serdecznie Państwa zapraszam na każdą tego rodzaju imprezę. Tym razem to będzie wystawa rysunku pana Miłskiego. Pan Miłski jest zawodowo profesorem historii i gospodarki na Uniwersytecie im. Jana Mickiewicza w Poznaniu. Ale zaczynał jako młody człowiek, jako artysta i teraz po latach wracał do swojego ulubionego zajęcia. To jest bardzo ciekawy rysunek, tam dwie próbki są na tym zaproszeniu widoczne. Staramy się zawsze, że w ramach takiego spotkania, w pisarzu również będziemy mieli rodzaj takiego przedstawienia poetycko-muzycznego. Będzie poezja przeplatana muzyką fortepianową oraz taka niespodzianka, taki starszy pan, który będzie grał na saksofonie. Saksofonach. Myśleliśmy, że uda nam się na to spotkanie zaprosić panią Eleni, ale ona jest akurat w Stanach Zjednoczonych, także może innym razem. To jest sąsiadka profesora, także te kontakty nam się będą jeszcze dalej utrzymywały. Chciałem jeszcze przy okazji powiedzieć, że za miesiąc będziemy przygotowywali wystawę pana Tomasza Kuzyńskiego. To jest młodsze pokolenie, może nie zna, to jest taki muzyk rockowy, ale on jest również malarzem. A pod koniec roku spróbujemy zorganizować wystawę fotografii takiego podróżnika, pana Rafała Michałowskiego, który robił zdjęcia będąc w Afganistanie, w górach. To są zdjęcia z Afganistanu, ale nie gór, tylko ludzi. Bardzo ciekawa rzecz. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo. Ja, szanowni Państwo, korzystając jeszcze z okazji, chciałbym pogratulować i powinszować tym wszystkim, którzy wzięli udział w przygotowaniu całego uroczystości odsłonięcia figur, bo naprawdę uważam, myślę, że wielu z Państwa również, że cała ta uroczystość została bardzo dobrze przygotowana, nie mamy się czego wstydzić. Życzę sukcesów dalszych osobom, które te wszystkie tematy przygotowują. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 13, zamknięcia sesji. Zamykam 26. sesję Rady Miejskiej w Szczecinie Wielkopolskiej. Dziękuję za obecność i za udział.